naszym domu bez atomu. Brzmiało popularne hasło z czasów zimnej wojny, ale czasy się zmieniły. Dziś atomu w Polsce pragnie większość społeczeństwa. Podobnie jak CPK czy terminali i portów morskich. To warunek rozwoju naszego kraju. Pytanie, czy rząd Donalda Tuska też chce go rozwijać, czy raczej zwijać? Ekspres Republiki, Rafał Patyra. My rozwijamy skrzydła. Polacy domagają się kontynuacji sztandarowych projektów rządu Zjednoczonej Prawicy, elektrowni jądrowej i CPK. Wynika z sondażu przeprowadzonego pół roku po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska. Koalicja 13 grudnia wciąż jednak wysyła sprzeczne sygnały w sprawie tych kluczowych inwestycji. Od dzisiaj obowiązuje tzw. strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Presja migracyjna narasta. W Ekspresie Republiki mówimy o tym, jak unijny pakt migracyjny jest już w praktyce wprowadzany w życie. Posłowie zajęli się projektem ustawy dopuszczającej handel w dwie niedziele w miesiącu. W tej sprawie większość rządząca jest podzielona, a jednoznacznego poparcia dla proponowanych zmian w przepisach nie ma nawet w branży. Zaczęła się wojna nerwów przed pierwszym meczem Polaków na piłkarskim Euro. Holenderski trener ma wątpliwości w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Kąśliwie odpowiada mu polski selekcjoner. Mija 6 miesięcy od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Sporo, ale koalicja 13 grudnia wciąż nie potrafi określić, na jakich warunkach i czy w ogóle powstaną kluczowe dla Polski inwestycje, takie jak centralny port komunikacyjny czy elektrownia atomowa. Domagają się ich wszyscy, od ekspertów po zwykłych obywateli. Pytanie tylko, czy rząd ich posłucha. 4400 godzin. Tyle minęło od zaprzysiężenia rządu koalicji 13 grudnia. Władza zdaje się nie martwić upływającym czasem. Po 6 miesiącach panowania Donalda Tuska wciąż nie wiadomo, co stanie się ze strategicznymi inwestycjami, które rozpoczął rząd Zjednoczonej Prawicy. Niemal 60% Polaków chce kontynuacji budowy CPK. Wynika z sondażu United Service dla RMF FM i dziennika Gazety Prawnej. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 22% ankietowanych. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek unieważnił właśnie ostatni przetarg na wybór doradcy zewnętrznego. Co dalej? Tego nie wie nikt. Kiedy będzie wiadomo? Też nie wiadomo. Orędownikiem budowy CPK jest prezydent Andrzej Duda. A w naszym założeniu stanowić taki hub transportowy nie tylko dla Polski, ale także dla wszystkich tych, którzy będą chcieli z naszej części Europy dostać się w najdalsze zakątki świata. Zagrożona jest również inna strategiczna inwestycja. Ostatnio rząd Donalda Tuska przesunął perspektywę uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni atomowej z 2032 roku na 2040 rok. Jednocześnie z małego atomu, który miał być sposobem na dekarbonizację, wycofuje się KGHM. Pierwsze pół roku rządów Donalda Tuska to pasmo nieustających sukcesów. Sukcesów państwa niemieckiego. Za coś takiego Donaldowi Tuskowi i wszystkim jego przyjaciołom nie należy się tort. Za budową elektrowni atomowych opowiada się 2/3 Polaków. To już działa. Na odcinku blisko 61 km granicy polsko-białoruskiej uruchomiono strefę buforową. W życie weszło rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji i to ono wprowadza czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej w województwie podlaskim. Obowiązywać będzie przez 3 miesiące. Celem zakazu ma być ułatwienie pracy funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Strefa buforowa obejmuje w zasięgu terytorialnym placówki straży granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych oraz w Czeremsze. Zakazem objęto w większości obszar 200 metrów od linii granicy, wyjątkowo w rejonie rezerwatów przyrody 2 km od tej granicy. Tymczasem rząd Donalda Tuska już przyjmuje do Polski nielegalnych migrantów. Według ustaleń dziennikarki Aleksandry Fedorskiej, Niemcy odesłali do naszego kraju ponad 3,5 tysiąca migrantów. Dotarłam do dokumentu z protokołu przesłuchania osoby określonej jako Jamal w Niemczech. Federalna policja we Frankfurcie pod Odrą wydaliła go do Polski z Niemiec i zabrania powrotu. Jamal odmawiał podpisu tego dokumentu i został wydalony do Polski. Historia straszna jak tysiące innych. Informacje o nielegalnych migrantach potwierdza Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Na granicy zachodniej mamy miasteczka, gdzie oni już są. Nasi obywatele są zaniepokojeni, boją się. To są grupy, które już są na działkach, które szpędają się po całym mieście. Posłowie Konfederacji pytali wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Duszczyka o liczbę nielegalnych migrantów, którzy mieli być zawróceni z Niemiec do Polski. Łącznie z terytorium Niemiec, przekazanie przez służby niemieckie, a więc na podstawie prawa unijnego, od 1 stycznia do końca kwietnia zawrócono do Polski 266
osób. To są oficjalne dane Straży Granicznej. Mija się to z liczbami podanymi przez niemiecką policję. To może rzeczywiście oznaczać, że ten pakt migracyjny już w praktyce jest wprowadzany w życie. Mimo że iż formalnie jeszcze nie wszedł, to rząd Tuska po prostu ustępuje, jak naprawdę we wszystkich sprawach ustępuje Niemcom, również w tej sprawie będzie ustępował Niemcom. Jak ujawnił tydzień temu na naszej antenie Jacek Ozdoba z suwerennej Polski, rząd Donalda Tuska szuka miejsc noclegowych we wschodniej Polsce, w których mieliby być lokowani nielegalni migranci. Wszystko jednak odbywa się w ścisłej tajemnicy. Piłkarskie Mistrzostwa Europy, w Niemczech zresztą, zbliżają się wielkimi krokami. Otwarcie już jutro, ale biało-czerwoni rozpoczną zmagania w niedzielę, po południu. W starciu z Holandią na pewno nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, to już wiemy. Trwa jednak walka o postawienie na nogi drugiego z naszych napastników, Karola Świderskiego. Jeszcze na początku zgrupowania z gry na Euro wypisał się Arkadiusz Milik. Kontuzje przytrafiły się również Lewandowskiemu i Świderskiemu. Co ciekawe, w problemy zdrowotne lewego nie uwierzył Ronald Koeman. Selekcjoner Holendrów stwierdził, że może to być zasłona dymna, co jednak szybko zdementował Michał Probierz. No Robert na pewno nie zagra, no to jest pewne. I jak trener Koeman nie wierzy, to pewnie do Barcelony może zadzwoni, bo tam mu pewnie znajomych ma. Zostaje więc walka o zdrowie Karola Świderskiego, który wciąż ma szansę na występ w pierwszym spotkaniu. Wszystko się fajnie goi. Wczoraj wyszedłem na boisko, troszeczkę pobiegałem, trochę ćwiczeń porobiłem, także dzisiaj znów idę i myślę, że te dwie następne doby będą najważniejsze. Po przylocie do Hanoweru, gdzie stacjonuje nasza kadra, biało-czerwonych powitały tłumy polskich kibiców. Nie inaczej było zresztą podczas pierwszego treningu. Jesteśmy gdzieś tam trochę kilometrów od domu, a jest tylu naszych rodaków, Polaków przyszło, żeby nas zobaczyć tutaj w Hanowerze na pierwszym treningu. Także bardzo się z tego cieszymy, dziękujemy i mamy nadzieję, że tak będzie do końca tego turnieju. Coraz więcej wiadomo też na temat transferu Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Juventusu dogadał się już z Al Nassr, lecz jak na razie wszystko blokuje saudyjski rząd, który ma spory wpływ na te największe ligowe transakcje. Polak zatem nadal jest piłkarzem Juve i miejmy nadzieję, że całe zamieszanie nie wpłynie na jego wysoką formę. Polski ambasador w Waszyngtonie, Marek Magierowski, odchodzi ze stanowiska. Taką informację podało Polskie Radio, ale MSZ na razie jej oficjalnie nie potwierdza. Już w marcu resort wskazał jednak swojego kandydata na ambasadora w USA w osobie senatora Koalicji Obywatelskiej Bogdana Klicha. Magierowski ma opuścić placówkę po lipcowym szczycie NATO w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie komentuje tych doniesień. Tymczasem szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek powiedział, że ambasador Marek Magierowski został wezwany do Warszawy po 15 lipca. Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział w marcu odwołanie 50 ambasadorów. Zgodę na to musi jednak wyrazić prezydent. Trwa 13. posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Posłowie pochylili głowę m.in. nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel handlowych z 7 w roku do 2 w miesiącu. Dzisiejsza debata o uwolnieniu handlu w niedzielę jest czymś więcej tylko niż dyskusją o zakupach w niedzielę. To debata o tym, jakim krajem ma być Polska. Handel miałby obowiązywać w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu. W chwili obecnej jest pewien balans między interesem konsumentów a interesem handlujących, kupców, przedsiębiorców. W koalicji rządzącej nie ma pełnej zgody co do nowelizacji. Wątpliwości odnośnie projektu autorstwa Polski 2050 ma Lewica, a Koalicja Obywatelska jest za całkowitym zniesieniem zakazu handlu. Po wyborach do Europarlamentu coraz bardziej trzeszczy w koalicji 13 grudnia. Coraz więcej rozbieżności i coraz mniej jedności. Wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Mucha z Polski 2050 uważa, że wielu polityków jej formacji chce zakończyć współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym. Uważam, że powinniśmy się już rozejść. Ci ludzie mówią wystarczy, naprawdę. My już chcemy być sami, chcemy pracować na własną twarz, chcemy pracować na własne wartości, na własne przekonania, a nie wciąż oglądać się, w jaki sposób na to zareaguje PSL. Ja już nie będę dla dobra koalicji milczeć w różnych sprawach, nie będę udawać, że rzeczy się nie dzieją, nie będę liczyć, że coś się uda załatwić drogą gabinetowych rozmów, bo się nic nie udało załatwić drogą gabinetowych rozmów. Minęło pół roku rządów. Rysy na koalicyjnym monolicie coraz większe. Więcej o tym w Plusie. Kto narzeka na deszczowy czerwiec w Polsce, no niechże się opamięta. U nas mimo wszystko tylko pada. Za to w Chile woda leje się z nieba wiadrami.
ale Ekspres spróbuje przetrzeć oko kamery i ten kataklizm mimo wszystko pokazać. Zaprezentujemy także konie w galopie, prosto spod Rokitnej. Trudno piękniejszy obrazek. Pędzimy dalej. Wio! Komisja Europejska ujawniła, jakie dodatkowe cła zamierza nałożyć na samochody elektryczne importowane z Chin. Ma to wyeliminować podgryzanie europejskiej konkurencji. Na dnie amerykańskiego jeziora Champlain odnaleziono wrak prywatnego odrzutowca, który zaginął ponad pół wieku temu. Odkrycie otwiera serię pytań, na które nie ma odpowiedzi. Mieszkanka Kanady znalazła w zaparkowanym przed domem samochodzie śpiącego niedźwiedzia. Włamywacz upodobał sobie wnętrza aut, bo to nie pierwsza taka sytuacja w regionie. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Krzywy Róg. To rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zginęło co najmniej 9 osób, około 30 zostało rannych, tym także dzieci. Bombardowanie zbiega się w czasie ze szczytem G7 we Włoszech, gdzie wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów. W wyniku ataku uszkodzonych zostało 41 budynków mieszkalnych i 3 placówki oświatowe. Ukraiński prezydent powiedział, że każdego dnia i każdej godziny rosyjski terror udowadnia, że Ukraina wraz ze swoimi partnerami musi wzmocnić swoją obronę powietrzną. Przywódcy państw G7 spotykają się we Włoszech. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i jego odpowiednicy z Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Japonii wykorzystają szczyt do omówienia wyzwań związanych m.in. z Ukrainą, sztuczną inteligencją, migracją, odrodzeniem rosyjskiej armii i potęgą gospodarczą Chin. Przywódcy mają ogłosić nowe sankcje wobec Rosji. Stany Zjednoczone wymierzyły celny cios w machinę wojenną Putina. Pakiet nowych sankcji wywołał turbulencje w rosyjskiej gospodarce. Nowymi obostrzeniami objęto m.in. giełdę w Moskwie, a ta odpowiedziała zawieszeniem handlu dolarami i euro. Rubel od dawna nie był tak nisko wyceniany. W Rosji panika. Przed kantorami ustawiają się gigantyczne kolejki. Restrykcje ze strony Stanów Zjednoczonych nie są jedynym nowym problemem Rosji. Przywódcy państw grupy G7 osiągnęli bowiem porozumienie w sprawie wypłaty 50 miliardów dolarów dla Ukrainy z tytułu wykorzystania zysków z zamrożonych w Unii Europejskiej i krajach G7 rosyjskich aktywów, których wartość wynosi w sumie około 300 miliardów euro. Chiński podbój europejskiego rynku pojazdów elektrycznych zderzył się z Brukselą. Komisja Europejska zdecydowała o nałożeniu tymczasowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne z uwagi na nieuczciwość Pekinu. Oprócz obecnych 10% mają być nowe cła, sięgające prawie 40%. W ten sposób Bruksela próbuje zatrzymać najazd chińskich elektryków. We Francji czy Hiszpanii już co trzecie nowe elektryczne auto przypłynęło z Chin. Komisja Europejska uznała, że chińskie firmy zaniżają ceny dzięki pomocy państwa. Nowe opłaty celne mają wejść w życie 4 lipca. Rzecznik niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego powiedział, że producenci samochodów nie popierają podwyżek cła na chińskie pojazdy elektryczne, powołując się na obawy związane z możliwymi konfliktami handlowymi. Analitycy twierdzą, że Chiny w odwecie wezmą na celownik europejskie rolnictwo. Te historie powinno znać każde polskie dziecko, bez względu na to, czy jeździ konno, czy też nie. Skaczą płoty i bariery rokitniańskie szwoleżery, głosiła przedwojenna przyśpiewka, czyli żurawiejka kawaleryjska. Opiewała jeden z najsławniejszych pułków kawalerii II Rzeczypospolitej. Jego legenda narodziła się dokładnie 109 lat temu. W jakich okolicznościach? O tym powie już Marcin Bąk. Kawaleria cieszyła się przez stulecia w naszym społeczeństwie zasłużoną estymą. Miał tego świadomość rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz, gdy 13 czerwca 1915 roku prowadził swoich ułanów legionowych do walki. Pod wsią Rokitno do szarży na rosyjskie pozycje ruszył drugi szwadron pułku ułanów legionowych. Nasi ułani przeszli przez 3 linie okopów, ponosząc duże straty, 15 poległych, w tym dowódca i mnóstwo rannych. Szarża nie została chwilowo wykorzystana, piechota austriacka nie poszła za ciosem, lecz nocą pozycje rosyjskie zostały opuszczone. Szarża porównywana do szarży szwoleżerów pod Samosiera zbudowała legendę pułku, który przemianowany później na szwoleżerów należał do elity jazdy II Rzeczpospolitej. A swoją drogą szarża pod Rokitną z filmu Legiony Dariusza Gajewskiego to jedna z najlepszych szarż w historii polskiego kina. Jedziemy dalej. Silne burze i wiatry, jakie nawiedziły Chile, tylko w tym tygodniu spowodowały uszkodzenie ponad 2100 domów. I to nie musi być koniec zniszczeń. Aż 6 regionów w środkowej i południowej części kraju ogłosiło stan najwyższej gotowości, tocząc nierówną walkę z intensywnymi opadami. Na jednym ze wzgórz w regionie Biobio dom zwalił się ze zbocza. W niektórych gminach zawieszono zajęcia w szkole. Władze ewakuowały co najmniej 400 rodzin, a z wody wyciągnięto też zwierzęta. Uszkodzeniu uległo wiele domów, drogi są nieprzejezdne. Według oficjalnych danych jest to najbardziej mokry czerwiec w Chile od 1982 roku.
kiedy to ulewy spowodowały śmierć 15 osób. 1971 roku prywatny samolot z 5 osobami na pokładzie wyruszył z Burlington do Providence, ale nigdy nie dotarł do celu. Wieża straciła z nim łączność w rejonie śnieżnego Vermont. Teraz, 53 lata później, nurkowie odnaleźli wrak samolotu na dnie jeziora Champlain. Po 53 latach od tragedii czuję ogromną ulgę. Wreszcie wiem, gdzie zginął mój tata. Jednak to znalezisko rodzi kolejne pytania, na które teraz będziemy szukać odpowiedzi. Wrak odnaleziono na głębokości 60 metrów. To cud, mówią eksperci. Od czasu zaginięcia samolotu przeprowadzono aż 18 bezskutecznych akcji poszukiwawczych. Śledztwo w sprawie poprowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa i Transportu Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy prowincji Ontario w Kanadzie w końcu mogą spać spokojnie. Po serii tajemniczych włamań do samochodów zidentyfikowali ich winowajcę. Okazał się nim niedźwiedź czarny. Śpiące zwierzę na przednim siedzeniu auta nakryła jedna z mieszkanek prowincji. Na nagraniu widać, co tak misia zmęczyło. Zacięta walka z pianką samochodowej tapicerki, a i kierownica nie odpuszczała. Nocna rozruba zakończyła się zatrzymaniem niedźwiedzia przez służby i bezpiecznym przewiezieniem go do lasu. Kto wie, może złapie powrotnego stopa do miasta? Patrząc na deszczowy kataklizm w Chile, to nasza pogoda jest jednak wyjątkowo łaskawa. A jutro to nawet da nam chwilę wytchnienia od deszczu, choć będzie dosyć pochmurno. Słabo i przelotnie popada jedynie nad morzem i na Podlasiu. Na termometrach od 18 do 23 stopni. Mieszkańcy Włodawy mogą potrzebować jutro parasoli. Od rana będzie padał deszcz, choć w ciągu dnia jest szansa na przejaśnienia. Słupki rtęci pokażą 19 stopni. W Węglińcu 20 stopni. O poranku pojawi się słońce, ale już po południu zacznie się chmurzyć, a nawet padać. Warunki biometeo niestety niekorzystne. W Nowogardzie nieznacznie chłodniej, 18 stopni, padać nie będzie, ale za to silniej powieje wiatr. Przez większość dnia zachmurzenie będzie umiarkowane. O innych kaprysach pani pogody powiemy za chwilę w plusie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy dobiegły końca. Ostatni, szósty dzień nie był niestety udany dla naszej reprezentacji. Biało-czerwoni, mimo udziału w 7 finałach, nie wywalczyli już żadnego medalu. Ich bilans zamknął się więc na 6 krążkach, po 2 z każdego koloru. Ostatniego dnia najbardziej zawiodły nasze sztafety 4x100 metrów. Obie nie dokończyły finałowych biegów. Świat i Europa totalnie odjechali. Będzie dobrze, damy radę w Paryżu, bo to do 3x sztuka. Biało-czerwoni zdobyli więc aż 8 krążków mniej niż 2 lata temu w Monachium. Złoto przypadło Natalii Kaczmarek i Wojciechowi Nowickiemu. Po srebro sięgnęły Ewa Swoboda i Anita Włodarczyk, a brązowe medale zawisły na szyjach Pii Skrzyszowskiej i Michała Haratyka. Iga Świątek wycofuje się z gry na kortach w Berlinie. Polka wspomniała już o takiej możliwości po triumfie we French Open, ale wieści te potwierdził teraz organizator niemieckiej imprezy. Powodem tej decyzji jest przemęczenie i chęć nabrania sił przed Wimbledonem. Na szczęście nie wpłynie to na sytuację w rankingu. Świątek oczywiście straci nieco zapasu nad drugą Coco Gauff, lecz jej przewaga wciąż będzie ogromna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych szykuje tak wiele zmian w obsadzie placówek dyplomatycznych, że łatwo się w tym wszystkim pogubić. Tu naprawdę nie trzeba być blondynką. Każdy może się zakręcić, choć może nie tak jak świeżo wybrana europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło. Dobrze, że pan Magierowski odchodzi, pani poseł. Skandaliczna informacja dla mnie. Ale co, skandaliczna, że odchodzi? Skandaliczne zachowanie pana prezydenta. Ale że co? No, że tak głęboko ingeruje. A, rozumiem. Ale czy dobrze, że pan Magierowski odchodzi z funkcji ambasadora w Waszyngtonie? W mojej ocenie nie. Znaczy powinien być dalej ambasadorem, tak? Aha, rozumiem. Ale rząd nie chce, żeby był ambasadorem, bo rząd chciałby, żeby była... A poseł, zna pani panią Magierowskiego? Znam i znam historię jego rodziny, natomiast uważam, że te kwestie powinny być rozstrzygnięte. Ale jakiej rodziny? No, tych korzeni. Ale czy pomyliła pani z... Nie, pani mówi chyba o czymś innym. A jeszcze panu prezydentowi... Nie, to pani poseł, to zupełnie inna historia. Rozmawialiśmy o pan... Znam. No, do pana pani jakieś głupoty, no. Dobrze, ale proszę głupoty, państwa. Proszę pana. Ale pomyliła pani dwie różne osoby. No. Tak, pomyliłam, proszę pana. Proszę tak państwa. Jak pan pomylił Fundusz Sprawiedliwości z Funduszem Pomocy Ofiarom. Proszę państwa, I komu to przeszkadzało? A teraz, bez pani Wcisło wyjeżdżającej do Brukseli, zostaniemy w Polsce jak te sieroty, w smutku i żalu unurzane. Sejm straci sporo ze swojego uroku. Choć może chociaż Parlament Europejski się uśmiechnie. O ile pani Marta go z czymś nie pomyli i trafi pod właściwy adres. A gdzie trafią widzowie Ekspresu Republiki? Do Ekspresu Plus. A tam takie tematy.
Warszawa. Zarzuty dla sprawców napadu na konwój, uciekając, spowodowali wypadek. Premiera filmu o potędze i upadku poznańskiego Zamku Królewskiego. Obchody 6. edycji Europejskich Dni Archeologii. Plus startuje za chwilę i liczę na Państwa towarzystwo. Razem możemy naprawdę mocno się rozpędzić. Do zobaczenia. Nic, co zostało dane, nie będzie odebrane, deklarował przed wyborami Donald Tusk. Najwyraźniej nie dotyczyło to jednak danych obietnic. Te dotyczące 20% podwyżek w budżetówce rozmijają się z rzeczywistością. Czyli, jak to zwykle bywa, premier zapowiada wielkie rzeczy, a rzeczywistość skrzeczy. Ekspres Plus, Rafał Patyra, ruszamy! Jakie będą podwyżki w budżetówce i czy w ogóle? Koalicja 13 grudnia jest podzielona. Na stole są dwie propozycje. Zdecydowanie więcej oferuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Czy będzie na to zgoda Ministerstwa Finansów? Już jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Europy. W Ekspresie Plus już za chwilę aktualny raport na temat euro. Gospodarzem po raz trzeci są Niemcy. Tytuł bronią Włosi. Nie żyje 28-letni mężczyzna brutalnie pobity w Sosnowcu. W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała 3 nastolatków. Ocalone życie małego pieska, który utknął w szybie wentylacyjnym. Pokażemy, jak przebiegała akcja ratownicza w amerykańskim stanie Colorado. Zaognia się rządowy spór o pieniądze dla wielu Polaków. Mimo hucznych zapowiedzi Donalda Tuska, który przed wyborami mamił pracowników budżetówki 20% podwyżką, stanie się inaczej. Minister finansów Andrzej Domański proponuje podwyższenie płac w budżetówce o nieco ponad 4%. Ta propozycja nie przypadła jednak do gustu szefowej resortu rodziny i pracy Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. To kolejna sprawa, która dzieli koalicję 13 grudnia, choć wcześniej Donald Tusk obiecywał. Bazowe wynagrodzenie podnieślibyśmy w sferze budżetowej o 20%. Nie mówię o RC, jak się domyślacie. Mówię o tych, którzy na dole ciężko harują od rana do wieczora. Obiecanki cacanki, a głupiemu radość. Dziś rząd twierdzi, że budżet nie pozwala na takie podwyżki. Resort finansów proponuje, by wzrost wynagrodzeń w budżetówce wyniósł 4,1%, czyli tyle, ile prognozowana na przyszły rok inflacja. Lewica nie chce jednak na to przystać. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk proponuje 7,8%. Taki ruch może kosztować budżet nawet około 17 miliardów złotych. Pytanie jednak, skąd wziąć na to pieniądze? Wkrótce Komisja Europejska może otworzyć wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Ostateczne decyzje mają zapaść po konsultacjach rządu z Radą Dialogu Społecznego. Zmienić ma się też wysokość płacy minimalnej. Od przyszłego roku ma ona wynieść 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 30 zł i 20 groszy. Szanowne panie, nadchodzi ten czas, ten miesiąc, kiedy panowie trochę częściej będą siedzieć przed telewizorem, niewykluczone, że w towarzystwie kolegów. Prosimy, bądźcie dla nas wyrozumiałe. Jutro rusza Euro 2024, więc o wyrozumiałość prosi także Mateusz Nowak, który żadnego meczu nie zamierza odpuścić. No ale dzięki temu wie, co w boiskowej trawie piszczy. Co prawda mecz otwarcia w Monachium, ale we Frankfurcie też się cieszą. Ale jakoś tak słabo. Same światła, bez dźwięku. Podłożymy jakąś naszą muzę. Od razu lepiej, bo jednak piłka nożna raczej kojarzy się z hałasem i emocjami. Te zaczynają się już jutro. O 21:00 Niemcy podejmą Szkocję. Motywacja potrójna, bo nie dość, że Euro i grają u siebie, to jeszcze karierę kończy legenda, Toni Kroos. Musimy pokazać, na co nas stać. Cieszymy się, że turniej już się zaczyna. Atmosfera w zespole jest kapitalna. Nie tylko w zespole, ale też wśród niemieckich restauratorów. Przekonują oni, że kto na Euro zje słynnego currywursta, ten turnieju nigdy nie zapomni. Wierzymy, że chodzi tylko o pozytywne doznania. Currywursta nie da się porównać z żadną inną kiełbasą. Jej skład i kompozycje smaku mówią same za siebie. Są niepowtarzalne.
Z takim keczupem może i da radę. Niemcy dopingują swoich z pomocą currywursta. Inne drużyny wsparcia szukają gdzie indziej. Wicemistrzowie świata z 2018 roku Chorwaci złożyli wizytę reprezentującemu obecnych mistrzów globu papieżowi Franciszkowi. Anglicy nigdzie nie pojechali, ale książę William przyjechał do nich sam. Jak to książę swoich do walki motywował? Chcę, żebyście wiedzieli, jak wiele znaczy dla nas to, że wychodzicie na boisko w narodowych barwach. Musicie dać z siebie wszystko, grać dla siebie nawzajem, bo każdy w kraju was wspiera. Widać to na ulicach, wszędzie flagi. Malarze specjalnie na tę okazję robią graffiti, głowa mała. Gorsi nie chcą być Holendrzy. W takiej Hadze to wręcz już pomarańczowa gorączka. Przygotowywaliśmy nasze ulice przez ostatnie 7 tygodni. Robimy tak przed każdym wielkim turniejem. Wiecie, dlaczego teraz wszystko tu jest pomarańczowe? Bo ruszają Mistrzostwa Europy. No co pan nie powie. Mamy nadzieję, że równie szybkie kojarzenie i spostrzegawczość będą mieli holenderscy piłkarze w niedzielę w spotkaniu z Polską. Brutalne pobicie w Sosnowcu. Nie żyje 28-letni mężczyzna. W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała 3 nastolatków. Z relacji świadków wynika, że ofiara, piłkarz amator, została napadnięta, gdy wystąpiła w obronie innej osoby. Mężczyzna został dotkliwie pobity w ostatnią niedzielę podczas imprezy Sosnowiec Fan Festival. Według świadków zdarzenia grupa kilku nastolatków m.in. kopała ofiarę po głowie. 28-latek był reanimowany na miejscu, a następnie w stanie krytycznym trafił do szpitala. Wczoraj prokuratura poinformowała o jego śmierci. W toku dotychczasowego śledztwa prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ w Sosnowcu oraz policja wykonywała czynności mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego, w tym m.in. zabezpieczono zapisy z monitoringu, wykonano oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchiwano pierwszych ustalonych świadków. Na skutek podjętych działań doszło do zatrzymania 3 sprawców pobicia. Wszyscy okazali się być nieletnimi. Sąd zdecydował o umieszczeniu podejrzanych w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące. Dokładną przyczynę zgonu mężczyzny ma ustalić sekcja zwłok. Dramat w górach. Piorun uderzył w 24-osobową grupę z dziećmi. 3 osoby trafiły do szpitala. Burza zaskoczyła turystów znajdujących się na szlaku w rejonie Świeradowa-Zdroju na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich. Z informacji, jakie otrzymali policjanci, wynika, że w wyniku wyładowania atmosferycznego w sumie lekkie obrażenia odniosło 17 osób. To głównie dzieci, które brały udział w wycieczce. 3 obywateli Gruzji i Ukrainiec usłyszeli zarzut rozboju. Sprawa dotyczy wydarzeń z 6 czerwca, kiedy pod jednym z kantorów przy ulicy Puławskiej w Warszawie rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Mężczyźni zaatakowali konwojentów, a ich łupem padła znaczna ilość gotówki. Policjanci udali się w pościg za cudzoziemcami. Samochód przestępców wyprzedzał na 3. Doprowadził również do zderzenia czołowego z nieoznakowanym radiowozem. Kierowca usłyszał dodatkowo zarzut czynnej napaści na policjantów, a inny z mężczyzn posługiwania się cudzym dowodem osobistym. Zatrzymanym cudzoziemcom grozi 12 lat więzienia. Psy to najlepsi przyjaciele człowieka, ale też ogromnie ciekawe świata zwierzęta. Przekonała się o tym właścicielka szczeniaka o imieniu Archie. Ten postanowił sprawdzić, co kryje się za otworem wentylacyjnym kamienicy. Ryzykowna przygoda zakończyła się utknięciem psiaka na 3 godziny w szybie wentylacji. Podczas akcji ratunkowej załoga użyła kamery, aby określić lokalizację małego odkrywcy i wywiercić odpowiedni otwór w suficie. Coś czujemy, że spacery będzie teraz spędzał na krótkiej smyczy. W plusie nie ma nudy. Odwiedzimy jeszcze takie miejsca, że szczęka sama na podłogę leci. Zwłaszcza na podłogę we włoskim parlamencie. Tam starcie pięściarskie wagi ciężkiej i to bez rękawic. Rękawice to są dla mięczaków. Gotowi? Jedziemy dalej. U wybrzeży Kanady odnaleziono wrak ostatniego statku należącego do słynnego irlandzkiego odkrywcy Antarktydy. Kolejny krok to wykonanie zdjęć szczątków okrętu. Jedna z najstarszych ksiąg świata zmieniła właściciela. Chrześcijański rękopis biblijny w języku koptyjskim trafił w ręce anonimowego kolekcjonera. Kolorowo i atrakcyjnie jest w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Na nowej wystawie czasowej można podziwiać stroje regionalne z Podkarpacia i innych części kraju. Do tej informacji warto się dokopać. Jutro ruszają Europejskie Dni Archeologii. To ponad 1500 wydarzeń w Europie i ponad 100 w samej Polsce. W tym festyny, warsztaty i dni otwarte na wykopaliskach oraz pracowniach. Inicjatywa ma zwiększyć świadomość potrzeby ochrony znalezisk archeologicznych, tak aby fascynowały i nas, i przyszłe pokolenia.
Europejskie Dni Archeologii to wystawy, pikniki i sesje naukowe, które przybliżają ich uczestnikom nasze intrygujące historyczne dziedzictwo. W Polsce organizatorami są m.in. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy czy Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Chętni będą mogli wziąć udział w wykopaliskach i uczestniczyć w odkrywaniu niewyjaśnionych zagadek z przeszłości. Nic tylko pakować plecaki i ruszyć w tą długą podróż w czasie. Zespół kanadyjskich badaczy odnalazł statek, który należał do słynnego podróżnika i odkrywcy Ernesta Shackletona. Okręt o nazwie Quest spoczywa na głębokości 390 metrów u wybrzeży Nowej Fundlandii i Labradoru, najbardziej wysuniętej na wschód prowincji Kanady. Shackleton, przygotowujący się w 1922 roku do czwartej podróży na Antarktydę, zmarł na atak serca na jego pokładzie. Później statek był używany w królewskiej marynarce wojennej podczas II wojny światowej, by ostatecznie trafić do łowców fok. Zatonął w 1962 roku. Uszkodzony przez lód. Co za skarb skrywa ta skrzynia? Ano najstarszy chrześcijański rękopis. To nie lada gratka dla kolekcjonerów, więc został wystawiony na aukcję i właśnie sprzedany. Za bagatela 3 miliony funtów, czyli ponad 15 milionów złotych. Dokument to Kodeks Crosby-Shoyena, rękopis biblijny w języku koptyjskim, spisany w III wieku naszej ery. Składa się z 52 liści papirusu, czyli 104 stron zapisanych drobnym pismem przez jednego z mnichów. Nie wiadomo, kto kupił ten unikat, ale już też zapisał się na kartach historii. Ręcznie zdobione, skrojone na miarę, fantazyjnie haftowane, zachwycają od lat. Teraz ich piękno można podziwiać na wystawie w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Placówka zaprasza na ekspozycję Polski strój narodowy i regionalny, tradycja i nowe aranżacje. Podkarpacie to region o wpływie różnych, przenikających się przez wieki kultur. Strój ludowy był zatem wizytówką osoby noszącej, która reprezentowała daną ziemię. Czapki, żupany, kontusze, korale – to wszystko mieści się i zachwyca na dębickiej wystawie. Dębica też jest specyficznym regionem etnograficznym, ponieważ spotykają się tutaj i mieszają jednocześnie wpływy tych takich grup etnograficznych. Z jednej strony Rzeszowszczyzny, z drugiej strony krakowskiej, lasowiackiej, także pogórzańskiej. Na ekspozycji można zobaczyć również polski strój narodowy, czyli ten noszony przez szlachtę. Wystawa potrwa do 15 sierpnia. Zamek Królewski w Poznaniu skrywa wiele tajemnic, a jego historia wciąż zaskakuje. Wkrótce będzie można się o tym przekonać, oglądając film poświęcony dziejom tej sięgającej XIII wieku budowli. Poznański zamek był rezydencją Przemysława II oraz miejscem zaślubin monarchów. W tym miejscu powstał herb Królestwa Polskiego, czyli pierwszy biały orzeł na czerwonym tle. Film Zamek Królewski w mieście stołecznym Poznaniu w reżyserii Krzysztofa Nowaka to rekonstrukcja wielu wydarzeń, animacje komputerowe i sentymentalna podróż w czasie. Premiera 26 czerwca, czyli w rocznicę koronacji Przemysława II. Ostatnia szansa przed wakacjami na spotkanie z La Bohème Giacomo Pucciniego. Jeszcze dziś i jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie jedyna możliwość obejrzenia spektaklu w reżyserii Barbary Wysockiej. Opera opowiada o losach cyganerii, którą tworzy czterech przyjaciół: Skaunar, Rodolfo, Colinę i Marcello. Tle: miłość od pierwszego wejrzenia, spotkanie z byłą kochanką, choroba i brak pieniędzy. Szaleństwo przeplata się z dramatyzmem, a jego skutki odsłania współczesna adaptacja. Idzie ciepło. W najbliższych dniach temperatury wzrosną do 27 stopni, choć deszcze i burze nie ustąpią. Oto szczegóły pogody na weekend i nie tylko. W sobotę na zachodzie zagrzmi i obficie popada. W pozostałych regionach pogodniej, a mieszkańców Podkarpacia czeka wręcz bezchmurne niebo. Najcieplej na Śląsku, 27 stopni. W niedzielę burze pojawią się w pasie od Podlasia przez Mazowsze aż po Śląsk. Opady ominą tym razem regiony nadmorskie oraz Podkarpacie. Na termometrach bardzo przyjemnie, od 24 do 26 stopni. Nowy tydzień rozpocznie się, a jakże, deszczem. Popada w każdym regionie Polski, ale ciągle będzie ciepło, nawet do 27 stopni. Da się żyć. Czas na sztuczki rodem z koszykarskiej NBA. Najlepiej czarują goście z Boston Celtics, którzy są o krok od wygrania ligi i to po raz 18. W finałowej rozgrywce po raz trzeci pokonali Dallas Mavericks i tylko kataklizm mógłby odebrać im upragniony triumf oraz miano najbardziej utytułowanej drużyny w historii. Niecałe 4 minuty przed końcową syreną utrzymywał się wynik 93-92 dla gospodarzy. Gości z marzeń o pierwszym zwycięstwie wyleczyła jednak znakomita gra Celtics, których do wygranej 106-99 poprowadził Jason Tatum. Nie mówimy sobie, że potrzeba tylko jednego zwycięstwa. Nasze nastawienie to wygrywać tak długo, jak będzie to potrzebne. Jak widać, rywalizacja przeniesie się do Dallas, gdzie Celtics postarają się o dokończenie dzieła.
Samochody elektryczne przekraczają kolejną granicę. Konkretnie dokonała tego japońska marka Aspark, która wyprodukowała pojazd z serii SP600. Auto osiągnęło zawrotną prędkość 438 km na godzinę, bijąc dotychczasowy rekord o 23 km. Do rekordu najszybszego auta spalinowego natomiast brakuje jeszcze trochę. Dzierży go amerykańska Tuatara, która rozpędziła się do 508 km na godzinę. W uzupełnieniu sportowych doniesień mamy jeszcze wieści ze świata boksu. Tylko ring usytuowano jakoś dziwnie, bo w samym środku włoskiego parlamentu. Ale reszta się zgadza. Są ciosy, nokauty i nawet ekspozycja narodowej flagi. Proszę bardzo, runda pierwsza. W Izbie Deputowanych minister Calderoli odrzuca trójkolorową flagę zaproponowaną przez deputowanego Dono. W tym momencie posłowie z Ligi i FDI schodzą z ławek i lecą ciosy. Dono upada na ziemię, ranny zostaje również inny z deputowanych. Nie możemy tolerować obecności bandytów na sali sejmowej. Straszne. No właśnie. W porównaniu do włoskiej Izby Deputowanych to nasz polski Sejm rzeczywiście jest uśmiechnięty. Po co my się tak często czepiamy? Na kolejną rundę zapraszamy do programu Dzisiaj. Dzisiaj wyprowadzi takie oto ciosy. Zmarnowane pół roku Tuska. Sejmowy spór o zakaz handlu w niedzielę. Niemcy chcą oddać Ukrainę Rosji. Dzisiaj i Danuta Cholecka czekają o 19:00, a tuż po plusie w Studiu Republiki rozgości się program Miłosz Kłeczek zaprasza. Jednym z gości premier Jacek Sasin. Do zobaczenia.